co bym zrobił, gdybym wybrał milion złotych? Zainwestował prawdopodobnie. Pierwsze to chyba jakiś dom porządny bym kupił, bo nie stać mi na razie na ten dom. A drugie, ja wiem, pomógłbym rodzinie może troszeczkę, synowi. A tak po trzecie, to jeszcze są różne takie instytucje charytatywne, na przykład w Skoczowie budują hospicjum już tyle lat. Można by dołożyć cośkolwiek i też by było może skończone. Podróżowali. A gdzie? Nie wiem. Po świecie. A co by zrobić? By się cieszył. Ja kupuję dom, samochód, dom z basenem i jadę na wycieczkę. A potem się podzielił z rodziną. Kurczę, no ja akurat jestem tego zdania, że nie należy takich pieniędzy przepuszczać. Coś bym postarał się jakoś ulokować. Pewnie spłaciłbym mieszkanie, bo mając na uwadze, jakie jest oprocentowanie kredytów banku, a jakie można uzyskać na lokacie, no to jest najlepsza pewna inwestycja, jaką można mieć, a że już kredyt mam, no to pewnie tak bym się zachował. Na pewno też bym coś, powiedzmy, wydał sobie tak, żeby w pewien sposób skorzystać, ale myślę nie więcej niż 50 tysięcy. A tak to bym starał się zabezpieczyć swoją przyszłość. Wycieczki. A gdzie? Dookoła świata. Mustang. Samochód. 5-litrowy silnik. A pani? Zdecydowanie wycieczki. Kupiłbym na pewno parę mieszkań i z tego bym dalej robił jakieś pieniądze, wynajmował. Kupiłabym sobie farmę, marzę o tym. Gospodarstwo. A pan? Gdyby pan wygrał milion złotych, to co by pan zrobił? No, takie pytania to ja w ogóle nie rozumiem. Gdyby co tego, jak nie mam miliona, to nie będę się wypowiadał. Na wycieczkę tak. Dookoła świata. O, bardzo dobrze. Przede wszystkim do Peru. Do Peru? Tak? A pewnie pani już była i dlatego tam pani chce... Nie, tam jeszcze nie byłam. Ja bym przeznaczyła na podróże. A gdzie? W takie kraje, w których nie trzeba się szczepić na dżumę, malarię, nie ma malarii, febry żółtej i tak dalej. Może być nawet Europa, znaczy najbardziej, ponieważ to jest klimat, który jest najłagodniejszy na świecie i tu powstała pierwsza cywilizacja właśnie nasza. Zaprvé by je nechtěla vyhrát, protože je strašná závist mezi lidma, ale i kdybych je vyhrála, tak určitě buď bych si pořídila rodinný domek a něco bych dala na charitu, protože máme různé dětské domovy v Ostravě a určitě tam bych něco dala. No, będę się zastanawiał, jak wygram. Jakbym w młodszym wieku poświęcił część na podróże, ciekawe, dalekie, egzotyczne, część dla rodziny, a część może na cele charytatywne. Na zmianę mieszkania. Zmianę mieszkania i pomoc rodzinie. To jest ciekawe pytanie. Przypuszczam, że większość ludzi się nad tym zastanawiała, ja również. Na pewno bym część zainwestował. A część wziąłbym, przekazałbym swojej rodzinie, najbliższym, potrzebującym. No i oczywiście jakąś znaczną kwotę przekazałbym na cele charytatywne. Jeżeli by mi się udało, to tym szczęściem na pewno chciałbym się podzielić z innymi.